W imieniu dowódcy garnizonu Warszawa, w imieniu dowództwa garnizonu Warszawa pozwólcie Państwo, że z okazji Święta Wojska Polskiego złożę serdeczne życzenia wszystkim żołnierzom, wszystkim byłym żołnierzom, rodzinom, wszystkim tym, którzy są sympatykami Wojska Polskiego. Wszystkie dzieci, które biorą udział w biegu krasnali do lat 7, proszeni są o zebranie się koło zielonego namiotu. Obiegamy tą wysepkę dookoła i wracamy na linię mety. Tak. Za zawodnikami, za zawodnikami. Powiedz głośno. Ślicznie, bardzo ładnie. Pokaż medal do kamery. Ładny medal, tak? No właśnie, to twój pierwszy medal, to prawie jak medal. Nagrody, proszę Państwa, tak. Ależ napięcie, proszę Państwa. Zobaczcie, jakie napięcie. Uwaga, pistolet przygotowany. Poszli! Ale zaczyna walka, proszę Państwa. No, trzech na czele. Bardzo. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrodę. Nawet Kuba, dawaj wyprzedzić, dawaj jeszcze do sprintu. Aby uczcić święto Wojska Polskiego, w środę 15 sierpnia Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo zorganizował wspólnie z Klubem Biegacza i Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie pierwszy mrągowski biegowy piknik wojskowy. Mieszkańcy miasta i amatorzy biegania tłumnie przybyli na plac Unii Europejskiej. Święto przebiegało w atmosferze festynu. Stanowiska reklamowe sponsorów, namioty promocyjne miejskich instytucji, zabytkowe pojazdy militarne. Patronat honorowy nad piknikiem objęli dowódca garnizonu Warszawa, pan generał Wiesław Grudziński i burmistrz Mrągowa, pani Otolia Siemieniec. Piknik otworzyli szef szkolenia dowództwa garnizonu Warszawa, pan pułkownik Krzysztof Kseń, wiceburmistrz Mrągowa, pan Tomasz Dzikowicz oraz przewodniczący sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pan Julian Osiecki. Fundatorzy pucharów i nagród w licznych konkurencjach biegowych oraz sponsorzy, którzy wspomogli imprezę, przyczynili się do jej bogatej oprawy. Łącznie do wszystkich konkurencji biegowych zgłosiło się w biurze zawodów 275 zawodników. W konkurencjach krasnali na dystansie 100 metrów wystartowało 29 małych zawodników. Do biegu na 750 metrów przystąpiło 28 zawodników do lat 10. W kategorii biegowej 11-13 lat na dystansie 1500 metrów stanęło 17 zawodników, a dystans 2250 metrów dla wieku 14-16 lat pokonało 5 osób. Zabawa dla maluchów, a zwłaszcza ich podekscytowanych rodziców była przednia. Duch rywalizacji sportowej unosił się nad placem Unii Europejskiej. Każdy bieg wzbudzał wielkie emocje wśród zgromadzonej licznie publiczności. Każdy maluch był mocny i co sił w nogach zasuwał za innymi od startu do mety. Dziewczęta nie oddawały pola chłopcom w każdym wspólnym biegu, a czasem brały nad nimi górę, choć klasyfikacja na mecie była oddzielna dla pań i panów. Wszyscy młodzi biegacze otrzymali pamiątkowe medale, słodkości i oczywiście wielkie brawa od publiczności. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji uhonorowani zostali na podium zwycięzców dyplomami i nagrodami od sponsorów. Maluchy korzystały z przygotowanych dla nich atrakcji, a dorośli zawodnicy przygotowywali się do biegów koronnych, czyli biegów na dystansach 4 i 10 km. Miłośnicy bardzo popularnego Nordic Walkingu mogli obok biegaczy rywalizować na dystansie 4 km. Ilość zawodników zgłoszonych do biegu na 4 i 10 km świadczy o popularności amatorskiego biegania, choć jak pokazały rozegrane konkurencje, część uczestników ma duże ambicje. Może polska kadra olimpijska? Kto wie? Oznakowane trasy biegowe zabezpieczali Klub Biegacza, Wosk Mrągowo, Żandarmeria Wojskowa i wolontariusze. Nad zdrowiem zawodników czuwał personel medyczny majora Tomasza Fiołka z Wosk Mrągowo. Dystans 4 km wśród 42 zawodników pokonali także żołnierze Wojska Polskiego, a wśród nich pułkownik Krzysztof Ceń z DGW i major Roman Misiek z Wosk Mrągowo, a z władz samorządowych pan Tomasz Witkowicz. Brawo! Dziękuję.
Dzięki bardzo. Takie najbardziej przykre moje doświadczenie, którego się w ogóle nie spodziewałem, to, że dobiegając do Jeziora Magistrackiego, nie zdawałem sobie sprawy, że ono jest takie wielkie, prawie jak jezioro Czos. Tym bardziej, że musiałem prawie całe obiec przed metrem, ale generalnie super impreza, polecam, zapraszam w imieniu organizatorów na przyszły rok. Zapraszamy serdecznie na Grochówkę i na Pączka. To jest namiot tutaj przed schodami po prawej stronie. Wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w biegu średnim na 4 km i w marszu Nordic Walking na 4 km. Twardzieli wystartowało na dystansie 10 km. Trasa biegu prowadziła częściowo tylko ulicami miasta, poza tym biegacze w pocie czoła i ogromnym wysiłku zmagali się sami ze sobą na promenadzie oraz duktach leśnych biegnących nad jeziorem Czos. W biegu głównym wystartowało 154 zawodników. Dawać mistrzowie! Zwycięzca pokonał dystans w około 34 minuty, a ostatni zawodnik minął metę po upływie około godziny 20 minut. Każdy startujący miał jakiś cel – poprawić czas, zająć dobre miejsce, sprawdzić swoją wytrzymałość, czy po prostu dobiec do mety, zaznaczając swoją obecność. Na mecie czekał tłum kibiców dopingujący swoich faworytów. Wszyscy kończący ten morderczy bieg nagradzani byli gromkimi brawami oraz pamiątkowymi medalami. Biegacze startujący na głównych dystansach przyjechali z różnych obszarów Polski, a wśród startujących zawodników znaleźli się także Francuz i Litwin. Tak duża impreza biegowa odbyła się w Pęgowie po raz pierwszy i kto wie, może jak wiele przedsięwzięć wejdzie na stałe w kalendarz imprez letnich. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu ludzi uczciliśmy na sportowo Święto Wojska Polskiego. Powiedz mi, dlaczego ty nie jesteś zmęczona? Nie jesteś zmęczona? No, nie wyglądasz już no, tutaj wiesz, brawa dla pani. O, brawo, jeszcze raz brawo. Brawo. Nazywam się Mateusz Konrad, mam lat 9, pochodzę z Olsztyna i naprawdę fajnie się biegło. Tak? To już był ostatni zawodnik. Ostatni. Proszę Państwa, bieg główny się zakończył.